Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z GTA 5. Dziś wracamy jako Trevor ponownie, bo nie możemy się jeszcze przełączać na pozostałe postacie i wykonamy misję od Chińczyków. Biegnij, Trevorze, biegnij do baru, czyli tam, gdzie każdy prawdziwy mężczyzna powinien się znaleźć. You're still banned. What about these two? Whoever wins gets banned. He's one. Ban him. I have a video. I can't ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Now get me a drink. I got a meeting. Okay, but any more bodies turn up in my bar, I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. No, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang now. You speak Spanish, speak it to each other. Mr. Tao Chung is pleased to meet your acquaintance. Oh yeah, he seems it. 我说人事你真是太好了，你有空休假的来陪陪我。 这真是我人生中最美好的一刻。就是这个，来来来来来。 I'm out. No, don't go. Please, I beg you. If you go, his father kill me. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips Corporation is serious business. We pay good price. Things work out, we partner, make big money. I'm rushing! Well, let me show you the operation. This is us. Jak ja nie lubię takich ludzi. Nie dziwię się, że Trevor też go nie lubi. To jest... On się wydaje mi tak upośledzony. Którą mamy godzinę? 22:30. Późno. You can't get here quick enough. The Aztecas are coming. They think you took out Ortega. They ain't mistaken. Well, get down here and take them out too. No właśnie, zaraz załatwimy resztę. Sure, your boss don't want this crank for his own personal consumption. No, no, Mr. Chang Senior is very specific. He wants a good, reliable source of methamphetamine. Shit, Trevor, we ain't got long. Whoa, 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 manners, chef. These are our guests, all right? We got Mr. Chang and his humble servant. Nice to meet you. Trevor, we ain't got long till they get here. Everything in its time, all right. Gentlemen, please, come check out the storage facilities. Go on now. Nice, right? There you go. Ample room inside. Mr. Chang, please, sir, if you will. Tour will recommence shortly, gentlemen. Should we get the guns? Yes, chef. Help me! If I knew we were having visitors, what is that little spring clean? Kuchta to chyba jedna z niewielu osób, które nie boją się Trevora, tak szczerze. Jak tak patrzę na podejście wielu innych postaci do niego. Ron się go boi, Wade się go boi, w sumie wszyscy się go boją. Tak głośno, ja muszę to ściszyć. Za głośno, czekajcie chwilę, muszę to ściszyć sobie na słuchawkach. Bo dla was to może się wydawać spoko, ale dla mnie jest zdecydowanie za głośno. Dobra, od razu lepiej. Podążę za kuchtą na zewnątrz. Okej. No i Michael się też nie boi Trevora. Pięknie, nauczyli się latać panowie. Nie, teraz jest za cicho. O, może tak. Dobra, bo nie słyszałem dialogów kompletnie. Nie, no dalej jest za cicho dialogi. O, jak słodko. There's another car over there!
Piu i się latać uczą wszyscy, pięknie. What the fuck? Co mi się stało? Nie ogarniam. Co mi się stało? Co mnie tak wywaliło? No nie! Kuchta nie żyje. Co? Dlaczego? Ale skam! A to nie moja wina, że tak coś wystrzeliło od tyłu. Dobra, walimy z karabinków, póki ich jest mało. Szkoda granatnika. Dobra, leżeć psy. Dobra, bo już muszę sobie to wysadzić. Pięknie. To jest sklep, czyli dołem. Dobra. Trzeba posprzątać to ścierwo z naszego podwórka. Gdzie oni wchodzą? Gówno nie mogą zrobić. Nie ma ucieczki, dobrze. Ich też. Pięknie. Nie, muszę podgłosić jeszcze trochę. I think we have seen quite enough. Kaito. I'll swing by and sign the contracts, all right? Just ignore the bodies. Hey, Trevor, are we still gonna cook that batch? Fuck yeah! Okay. No i super. Pięknie. Punkty kontrolne niezaliczone, no niestety. To poradzić, nic nie poradzę. Zapiszmy sobie gierkę. Cześć Trevor, mam cynk. Widziano, jak się ukrywał w kamieniołomie. Okej. Okay. Nie, możemy odpisać. Czy nie możemy? Nie możemy. Uchodzi za szczwanego, więc pewnie da nogę, jak tylko cię zobaczy. Okej, okay, a czy ja mogę go sobie namierzyć na mapie, czy nie? To jest nie ta misja. Na kamieniołom to gdzieś tutaj by był. Tu są wyścigi samochodów seryjnych. Mogę kolejny wyścig zagrać? Ciekawe. Zobaczmy. Możemy pojechać jeszcze na jeden, albo nie? W sumie po co? Nie wiem, zobaczmy. Dobra, to jest po drodze w sumie, why not? Weźmy sobie takie Feniksa, czy co to jest. Feniks, no właśnie. Feniks to spoko autko. Robi to oponą, dobra, nieważne. Nie mogę do tego pojazdu, dlaczego? No dobra, nieważne. Żadnego fajnego autka nie będzie do tych wyścigów. Ten ma przebitą oponę. Nie chcę się ścigać takim autem. Feniksy to są fajne auta, ale... żadnego Los Santos Customs nie ma ani nic. Jeszcze mam kolegę z boku. A, to dlatego nie mogę zaprosić pewnie tamtej pani. No trudno. Może powiedzmy tu zrobić misję od razu? Ron, dzień dobry. Możemy też zrobić tak. Nie działa. Dobra, walisz to. They were here for you. Who was here? Them bikers. After you killed Johnny K? And they damage my stuff, huh? They smash up my home, damage my soul. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny K meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic, midlife crisis, hog-riding, shaven-headed, fruity leather, chap-wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor. They are. They're chap-wearing assholes. Wait, you little shit. Whoa. Hey,
Michael fucking Townley, right? Co ma na mordzie? Two kids, 45, find them. Los Santos is a big, big place, Trevor. There's lots of people. You are fucking useless. Huh? Find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you. Wait. Now smile. Yeah, uh-huh. Right? That's better. Run along. Now, Ron, shall we go? I cannot believe that they fucking destroyed my statue of impotent rage. The cheek! Huh? Splaszały gniew. Ja pierdzielę. I gotta make a stop at Ammunition. You're meeting me at the Lost MC's airfield. Jest tam misyjka, Myślałem, że będzie ten. Przyczepy będziemy niszczyć, ale dobra. Można i tak. No, to figurkę Splaszałego gniewu, poszła się kochać. I'm not buying anything. I need a sniper rifle with a high-power scope. No właśnie, nic nie kupujemy. How do you feel about brand synergy, huh? TP Industry. That's the rifle I need. She'll do nicely. Now I need a scope. Ale ładne wykończenie, weźmy se. Niech będzie. O, Trevor nagle ma słuchawkę z dupy. Okej. Okay. A, jeszcze luneta i tłumik. Zapomniałem. Wracamy. Tłumik. Zaawansowana luneta, okej. Okay. Pięknie. Wciąż się kłada. Ogólnie mam się pochwalę, że dzisiaj byłem strasznym fiutem. Jakaś fajna laska jechała na bolcie. I ja sobie stwierdziłem, że... A ja troszkę się pościgam. Bardziej po drodze z nią, bo nie chciałem się ścigać, bo i tak bez sensu byłoby się ścigać z Kodą Octavią, z Focusem świeżo po tuningu. No i tak nie mogła mnie wyprzedzić, bo chciała zmienić pas. Ja sobie na zmianę przyspieszałem i zwalniałem, ale bez hamulca, nie? Tak po prostu sobie przyspieszałem i zwalniałem i nie mogła zmienić pasa. I tak się wkurwiła, że przejechała na czerwonym obok mnie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Fajną panią z Bolta. I co, czekamy od nocy do nocy, super. Fuck logic. Enough waiting. This is your moment, Ronald. Whenever you get a doubt in your mind, I want you to remember that I am watching you through the scope of a high-powered rifle. Right, Trevor. Right, right. Got it. Now, relax. The ATV can only take you patrzcie so far. To. Park it and don't fajne. Let them spot you. Can you see me, Trevor? Da, mogę cię strzelić nawet. You see me? You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me. That's me. Don't shoot. Well, get a move on. I'm moving. Just keep me covered, okay? Jeden z tych gości ma atak padaczki. No, to było dobre. No, ale wracając, to pozdrawiam fajną panią z Volta. Dawaj, Ron. Okej. You're walking like you shat yourself. Move. Shit! I hear an engine. They're gonna see that guy you shot. There's one, and there's the other. You got him! Now don't shoot the guy in the van until he stops and gets out. Tak się zastanawiam, czy tutaj nie będziemy mieli pierwszej sytuacji, gdzie będziemy pilotować samolot. Dzwoni chyba do trupa. And they all came tumbling down.
shot, Trev. Another guy's coming out of the tower. Must be looking for the one you shot. So long, sailor. Can you get your sights back on me? Come on, man. I got you in my sights, so get a move on and plant that bomb on the gas tank. I'm on it, but there's a guy coming out of that building, I think. I can hear him. Jasna dupa. Dobra. Laki straszne. Już myślałem, że się nie uda, zwątpiłem. Ale jest gites. Pytanie, czy teraz będziemy kradli te samoloty, czy my się do tego przygotowujemy? Chopper, just fucking drive. You're bikers. It's looking for us, T. We ain't gonna get them guns when they got tactical superiority. If I hit the chopper, everyone's gonna know we're here. Try and hit the pilot when he's settled. They might think he crashed. Might they? They might. No, niech się ustawi tylko. Pięknie. Wspaniale. Niu. Jebło. Piękny. Pomóż Ronowi zabezpieczyć pas startowy. No do tego SMG mam mało ammo. Dobra. Zsiądźmy z tego, bo to jest tak celne, jak nie jest. On już się jasno robi. Tak się zróbmy. Niech tam dużo było. Tutaj się shotgun przyda. Wspaniale. Dostań się do samolotu. Okej. Okay. Kłóciło mnie przez chwilę, żeby wbiec w to śmigiełko, ale to źle by się skończyło. Nie, celność kałacha w tej grze. Ten kałach jest zepsuty. To nie wybuchnie, nie? Chyba nie. W ogóle ten samochód, co go wysadziłem, bo go wysadziłem przed chwilą, on znowu działa. On się znowu działa, naprawił się. Nie wiem, jak mam zdetonować tą bombę. O, nie! Dobra. Chyba nigdy tego nie zdetonowałem, jak grałem w GTA. Nie słuchałem, ani nie czytałem tych dialogów. Pięknie, dobra. Mamy drugi samolocik. Dobra, pierwszy raz lecimy samolotem. Ja dobry jestem z lataniem samolotami. Uwierzcie mi. Ale tym głównym to jest Kuban chyba, tak? Kuban, no. Tym głównym to ja latać nie lubię. Najlepiej mi się lata motolokiem. To jest molotek, ale... Enterprises has been exploring a takeover of some lost MC business in the armaments and narcotics sectors for some time, and that kind of requires someone to purchase our guns. Right, of course. But Johnny K and the figurine? Recent events, my impending departure included, have only expedited things. Trevor Phillips Enterprises is a far superior organization to the Lost Leather Club. Well, we hope we improve revenue streams, cut overheads, and maximize profit, all that. I wouldn't expect anything less.
For one thing, we won't be paying a bunch of idiots to stand around in cowhide sniffing engine fumes. It's important work you're doing out here. God knows, we need a sharp mind running things. I am blessed to be a part of it. There's a fire in the water. I'm guessing it's them. No co to jest na niebie? That's him. Let's do it. Ale śmieszne. Wygląda jak ten, jak to co, to, te ślady co zostawiają samoloty po sobie. Jak latają czasami. No ale samolotu nie ma. Spokojnie, lecimy niziutko, bardzo niziutko. Zresztą do tej bazy też będziemy jeszcze wchodzić. I to chyba nawet nie raz. Successfully delivered, Ron. Now remember, if you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. Okej. Okay. Dobra. Czekaj, czy mogę dać mu wygrać na przykład. I będzie to miało jakieś konsekwencje. TP Enterprises are raising guidance, and the Lost MC are posting unexpectedly soft projections for the coming quarter. They're getting everything that's coming to them. A vast criminal conspiracy like the Lost MC shouldn't let a goon like Johnny K represent them. He was a man past his prime. I heard he used to be serious. Few hard stamps to the head knocked the seriousness right out of him. Sure did. But before that, I mean, back in Alderney. Man was weak for Crystal, weak for Ashley, man was weak. Shouldn't have spoken to me like that. He shouldn't have. He was a fool. And you corrected him. He'll not do that again. Stay low over those wetlands, boss. So the guns are going to Mexico? Mexico, yeah. Guy in the boat is Oscar Guzman. He's in with the cartel. O kurde, dobra, to mogło być głupie, to mogło się źle skończyć. Ale jest dobrze. We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me, Ron. I'm sorry to ask this, but does your contact pay well for this kind of shipment? Oh, he pays. Better than any in this sorry country. That's good to hear, man. We'll talk about the exact split when we're grounded, okay? Alright, T. Czyli zapewne Trevor dostanie 100%, a Ron dostanie całe 0. No ja wątpliwości nie miałem. Mówiłem, że będą jakieś misje handlu bronią jeszcze. That was a mighty fine statue, Trev. That was a mighty fine piece of plastic shit. But there is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to alleviate my heartache. I might. Yeah, I mean, I will. Good idea. We don't have time to dwell on that now, because we got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns. Trevor Phillips Industries. Technical expertise, managerial innovations, unstoppable. Oh, that's right. Now go. I need to meditate or masturbate or both. Okej, okay. Spoko. Możesz teraz kupować nieruchomości w całym San Andreas, nice. To wiem, mogę sobie to skipnąć? Nie mogę. Spacja, no. Działaj. Nie działa, napiję się. Misje menedżerskie, o. To jest ciekawe, czy... Czy to daje nam też postęp gry, te misje menedżerskie, czy nie? Wydaje mi się, że misje handlu bronią mogą dawać to, ale nie wiem. No, ale mogę sobie to kupić. Czas misji, śmierć na skrzydle. Ile ty byś kosztował, kochaniutki? 150, trochę za dużo.
Dobra, się nadrobi. Zobaczmy sobie na pytajniki. Tu mam jakiś pytajnik. Nie wiem, jaka to jest misja. Dobra, to podjedźmy tam. Ale załatwimy to już w następnym odcinku z GTA 5. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia. No i cześć!